co wstałem, a za oknem już widzę, że spadło tyle śniegu. Ależ fantastyczny zimowy klimat. Co ja tutaj mam? Strój królika chyba nie pasuje. O, ale mam strój elfa. O rany. Chyba źle się czuję. Co się ze mną dzieje? Święta? Jakie święta? Zima? Jaka zima? Nie ma opcji. W tym stroju to ja teraz będę wszystkim robić psikusy. To co dziewczyny, co dzisiaj robimy? Mnóstwo śniegu dzisiaj spadło. I idziemy na sanki? Idziemy się porzucać śnieżkami? Macie w ogóle jakieś plany? Brrr, zimno jest. Na razie nie mam ochoty wychodzić. Wiecie co zrobiłam rano? Spakowałam prezenty. Zobaczcie jak ładnie wyglądają. Takie z kokardką zawinięte w kolorowych papierach. O rany, ja kompletnie o tym zapomniałam. Muszę to jeszcze zrobić. O, a co my tutaj mamy? Czyżby Kaśka popakowała prezenty? O, wyjątkowo ładnie jej to poszło. Wyjątkowo ładnie to wygląda, ale co tam? Wszystko rozpakujemy. Niech sobie radzi jeszcze raz. O, jakiś garnuszek, kwiatek. Co tu mamy jeszcze? Wazonik. Pewnie dla swojej mamy albo babci. I pudełeczko. Zostawię tutaj jej na blacie tylko papiery. Będzie musiała jeszcze raz to wszystko pakować. Ej, co jest grane? Patryk, to ty? Ups, uciekamy. O rany, byłam przekonana, że widziałam Patryka, tylko że to niemożliwe. To chyba był jakiś elf? Elfy przecież nie istnieją. Chyba, że w bajkach. Nie, niemożliwe. Co jest grane? Dlaczego wszystkie moje prezenty są rozpakowane? Spędziłam pół wieczoru, żeby to zapakować, a tutaj co? Leżą same papierki. No nie wierzę. Wiesz co, Gośka? Skoro Kaśka nie chce iść na dwór, to same pójdziemy. Chodź, ubierzemy ciepłe kurtki i idziemy na dwór. Jest tyle śniegu, mam ochotę porzucać się śnieżkami. Nie, Patty, tylko nie to, nie cierpię tego. Zawsze oberwę gdzieś w głowę, albo śnieżka wpadnie mi za kołnierz i jest mi mega zimno. Idziemy ulepić bałwana. No ale szkoda, zobacz ile jest śniegu. Patty, obiecaj, że nie będziesz mnie rzucać. Chodź, zobacz jaka wielka śnieżka i taka kwadratowa. O rany, Gośka, naprawdę można z tego ulepić fajnego bałwana. Ale fajnie to wygląda. Patrz, Gosia, znalazłam głowę od bałwana. Co ja tam widzę? Dziewczyny bawią się na śniegu. Nie, no nie mogę sobie odpuścić. Muszę skorzystać z okazji. Śnieżki, zrobimy śnieżki. Stanę sobie tutaj z tyłu za drzewem i zacznę rzucać. O, pierwsza śnieżka już leci. Ej, co jest grane? Patty, miałaś nie rzucać śnieżkami, a ja oberwałam. Patty, to bolało! Ale co ty, Gośka, to nie ja! No serio, to nie byłam ja! Ja przecież stoję obok i trzymam głowę bałwana! Bardzo dobrze, nie zorientowały się. No to jeszcze raz. Teraz muszę tylko trafić w Patrycję i szybko uciec. O nie, leci kolejna! No widzisz, ja też oberwałam. Kto to? Tam ktoś za drzewem się chowa! Ej, czy to jest Patryk? Stój! Dobra, czas stąd uciekać. No, byłam przekonana, że to jest on. Dałabym sobie rękę uciąć, że go widziałam. Ta jego mina i fryzura, ale no niemożliwe. Wiesz co, Gośka, może te śnieżki po prostu spadły z drzewa? Ta, jasne, choinka sama je ulepiła i w nas rzuciła. Ta, na pewno. No nie, teraz muszę z powrotem popakować te prezenty. Teraz pójdzie mi zdecydowanie szybciej, bo już wiem jak to robić. Jeszcze tylko to i na koniec jeszcze kwiatek. Kwiatek dla mojej babci. O, teraz zabiorę ze sobą te prezenty, żeby już złego nic się z nimi nie stało. I postawię je sobie tutaj z tej strony. O rany, czy mi się wydaje? Czy tam za szybą stoi? O, ten straszny elf. Rany boskie, on przypomina tego klauna z horroru to. O, straszny elfie, idź sobie stąd. Chociaż... kogoś mi przypominasz. Idę to sprawdzić. O nie, czas szybko uciekać. A mam cię, miałam. Nie no, czy to był Patryk? O rany, dziewczyny, szybko wracajcie do domu. Szybciutko. Jesteście całe przymarznięte. Co byście tam robiły? Ktoś nas obrzucił śnieżkami. Myślałyśmy, że to Patryk, ale go nie spotkałyśmy. Jest nam strasznie zimno. Szybko chodźcie do domu. Muszę pomóc moim przyjaciółkom. Jeszcze będą chore. Szybko rozpalimy ogień w kominku.
Za chwilę się ogrzeją. No chodźcie, chodźcie, będzie cieplutko i milutko. Przyniosę wam jeszcze coś ciepłego do picia. O, marzę, żeby już wejść do środka i się ogrzeć przy kominku. Ciepło? Szybko. Muszę tu zdmuchnąć. A, udało się. Nikt już się tutaj nie ogrzeje. O, co jest? Zimno. Kaśka, mówiłaś, że rozpaliłaś ogień, a tu jest mega zimno. Zaraz zamarzniemy. Ja już nawet jestem trochę chora. Trzeba dołożyć jeszcze drewna. O, teraz powinno być lepiej. A to Kaśka mówiła, że rozpaliła wszystko. Chodź się przebierzemy, ściągniemy te ciepłe kurtki. O, i za chwilę już będzie zdecydowanie lepiej. Ale dziewczyny, ja naprawdę odpaliłam ten ogień. Ktoś go musiał zgasić. Pewnie ten ktoś, kto nam przez cały dzień robi psikusy. Jestem w tym naprawdę niezły. Jestem w tym naprawdę dobry. Co by tutaj wymyśleć? Co by tutaj jeszcze zrobić? Będę podglądać dziewczyny i na pewno jeszcze jakiś pomysł wpadnie mi do głowy. Mam tego dosyć. Jak można było zgasić ogień, kiedy miałyśmy się ogrzać? A ja mam dosyć tego, że zostałyśmy obrzucone śnieżkami. O, ja też mam tego dosyć. Mam wrażenie, że ktoś nam robi psikusy. Wiecie co, mam pomysł. Musimy tego kogoś złapać na gorącym uczynku. Wiem co, pójdę do kuchni i przygotuję przepyszne ciasto. Jestem przekonana, że ten ktoś będzie chciał nam je zabrać. Dziewczyny, mam ciasto. Ciasto dla każdej z nas. Przepyszne 3 kawałki. Chodźcie, chodźcie, gdzie wy jesteście? Teraz cicho, chowamy się tutaj za fotelem. O, za stolikiem. Tak, żeby nas nikt nie zauważył. Ciasto? Ja lubię ciasto. Zdążę je szybko zabrać, zanim dziewczyny je wezmą. O, czuję. Ten zapach. Jest i ciasto, jak pysznie wygląda. O, calutkie dla mnie. A mamy cię. Stój ty. Ty jesteś Patryk? Rany, Patryk, co ty robisz? O, ubrał strój elfa i zamiast być pomocny i miły, to on jest wredny. Jaki strój elfa? Ja po prostu taki jestem. Od rana ubrałem się w strój i robię wam psikusy. To jest moja natura. To jest moja misja. Ej, dziewczyny, to przez ten strój. Ten strój chyba to sprawia. Szybko ściągnijcie mu go. Zostaw mnie. Czego ty chcesz ode mnie? Ty, chodź tu w tej chwili i dawaj mi to. Szybko w tej chwili ubieraj zwykłą piżamę. Co jest grane? Ja nic nie pamiętam. Kasia, czy mi się śniło? Czy to faktycznie ja robiłam wam te wszystkie psikusy? Tak mi wstyd. Tak, przepraszam, oddaję już ciasto. Nie wiem dlaczego, ale to chyba przez ten strój elfa. No chyba tak. Wygląda jakby był zaczarowany. Albo po prostu opaska ci uciskała na głowę. Albo po prostu jesteś dla nas niemiły. Nie. Ja przepraszam. Ja obiecuję, że już nigdy nie założę tego stroju, nigdy nie założę tej opaski i naprawię wszystkie swoje krzywdy. Dziewczyny, usiądźcie. Zaraz rozpalę w kominku, zrobię pyszne kakao i od teraz będę już dobrym Patrykiem.